Siemanko, witam na piwnej recenzji. Dzisiaj mały poradnik odnośnie GTA Online, czyli trybu multi do GTA 5, gdzie mamy osobne pieniądze, osobne postępy, inną postać, no i dużo różnych innych zadań, misji, fabularyzowanych również. Tutaj na początek porozmawiamy sobie o rzeczach dla osób, które wracają, ale będzie też dużo dla nowych osób. Jeżeli chodziłoby o to, którzy wracają, którzy mają już jakąś kasę, bądź ci, którzy dostali 500 tysięcy dolarów bodajże za ukończenie singla, nie pamiętam, czy jeszcze to działa, czyli kupujemy mieszkanie. Potrzebujemy 200 tysięcy bądź 205 tysięcy. Dobrze by było, żeby to było mieszkanie przystosowane do wykonywania napadów. Wchodzimy do góry, wchodzimy do internetu. Tutaj Dynasty 8, nie Dynasty 8 Executive, czyli zwykły Dynasty 8. Sortujemy według ekskluzywne i od 200 tysięcy mamy tutaj mieszkania Del Perro Heights, gdzie mamy 10 miejsc parkingowych i mamy pokój przygotowany do napadów. Także warto sobie kupić to mieszkanie, dlatego że jest ono najtańsze z tych, które będą Wam przydatne po prostu. Jeżeli nie macie takiej kasy, no to po prostu kupujecie dowolne mieszkanie. Jeżeli chodzi o to, jak odróżnić pokój do napadów od zwykłego pokoju, kiedy już na przykład macie jakieś mieszkanie, to w tym pokoju jest taka duża, praktycznie na całą ścianę, no, od góry do dołu, nie na szerokość, taka wielka mapa naszej wyspy, mapy całej gry. Dobra, czyli coś tam niby mieszkanie macie. Jeżeli nie macie, no to jak najszybciej myślcie o tym, jak kupić. Dobra. Jeżeli chodziłoby na przykład o bronię, no bo GTA to strzelanie się, pojedziemy sobie do Emulation. O, tu mam jakiś samochód, nie najgorszy. Co to jest? O, Sentinel, nie najgorzej, mógłby być lepiej, ale jest fajnie, fajnie. Tutaj zaznaczymy i jedziemy. Całe szczęście blisko. Pokupuję Wam, co warto mieć, do czego będziecie dążyć, czy coś na początek może kupować. Dobra, już podjeżdżamy. Wysiadka dalej, bo to nie ten sklep. Dobra. I jedziemy. Jeżeli chodzi o kamizelki, to na początek wszystkie będziecie mieli zablokowane. Od 5 levelu się odblokowuje pierwsza, na 25 się odblokowuje ta ostatnia, najlepsza, która zapewnia pewien pasek pancerza. Jeżeli chodzi o broń, z pistoletów cokolwiek wyniecie, spokojnie sobie będzie, ale nie szalejcie tutaj, bo tak, tutaj mamy broń od razu. Ten karabinek specjalny. Dostępny od początku, bardzo celny, naprawdę dobra rzecz, ja nim gram nadal, mam 50 któryś poziom, można albo się z tej broni przesiadasz na 42 poziomie na karabinek, albo zostajesz na przykład do 70 levelu na inny karabin, który zaraz pokażę. Co to jeszcze, ten wyborowy, zaraz to o którym myślałem, że jest to kompaktowe SMG, zaraz może, tutaj jest to kompaktowe SMG, to jest dobre, jak już będziecie jeździć samochodem, się Wam to odblokuje, to strzelanie przez szybę za pomocą tego jest dużo przyjemniejsze niż jakiś tak pistolecik, a później wymienicie to na coś innego, też Wam to pokażę. Inne SMG zwykle są nieopłacalne, nie idźcie w to, bo to moim zdaniem strata kasy, no oczywiście jak macie jej dużo, no to oczywiście można, ale nie, bo co, te bronie ręczne też nie. W pistoletach szukamy przeciwpancerny. Chyba przeleciałem. Zaraz. Tu. Pistolet przeciwpancerny. Odblokowywany na 33 poziomie. To na niego zamienicie właśnie ten SMG. Jest to pistolet bardzo szybko strzelający, z dużymi obrażeniami. Także i używany faktycznie w ramach pistoletów i w ramach SMG. Można strzelać z samochodu, także spoko. Warto te granaty zaopatrzyć się, bo bomby przylepne i coś do odległość wybuchowego. Jeżeli chodzi o wysadzanie samochodów, to mimo wszystko lepsze są granaty zwykłe. Jeżeli chodzi o takie stojące samochody, prawda,
tutaj jest shotgun. A shotgun, ten shotgun jest najlepszy. Tu mamy karabinek, który mówiłem, 42 poziom. Bardzo dobra broń, aczkolwiek dla mnie specjalny chyba nieco lepszy. Co jeszcze? Pistolety, a tutaj jeszcze przy snajperki. Jeszcze o tej strzelbie nie powiedziałem. Ta strzelba jest naprawdę fajna, strzelba szturmowa, najlepszy shotgun, w grze, do niego będziecie dążyć. Ja wolę karabiny, ale niektórzy chodzą po prostu z tym shotgunem, jest naprawdę fajny. Ten karabin, no, te dwa karabiny, którykolwiek nie kupicie, będziecie zadowoleni moim zdaniem. Ja oczywiście mam ten na niższą rangę. 21 poziom był potrzebny do blokowania. Ten darmowy, wyborowy, no coś tam niby można ustrzelić, ale szału nie ma i raczej polecałbym ten lepszy, ten do blokowania. Do niego będziecie dążyć. I co? Także przychodzicie do sklepu, jak na pierwszy raz kupujecie po prostu jakiś pistolet, może nieco lepszy tego co macie, albo po prostu zbieracie kaskę na ten specjalny karabinek i wam to starczy na długo, 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 długo. To będzie dobra inwestycja. Później nawet nie musicie tutaj wracać, chyba że po prostu na zakup kamizelek. Dobra. Tu mamy karabin i zaawansowany karabin. Także tutaj macie 42 i 70 poziom. Ten na 70 poziomie to jest naprawdę najlepszy karabin w grze. Do niego będziecie dążyć i prawdopodobnie do niego się przesiądziecie później. Ale ja bym się strzelał dobrze którymś karabinem, to możecie po prostu przy nim zostać. Nie jest jakaś przepaść między nimi wielka. Po prostu jest trochę lepszy. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodziłoby o jakieś zarabienie kasy, potrzebujecie kasy, ale brakuje wam, nie to, że zbieracie wielką kwotę, tylko małą kwotę gdzieś tam chcecie zdobyć. Są dwa sposoby. Pierwszy, lecimy sobie do mechanika. Kradniemy samochód z ulicy i go sprzedamy sobie. Ten hammer, może nie, to nie, to stoi, to nie ma. Za samochód możemy dostać różne kwoty. Od myślę jakieś 1500 do chyba 9000. Jeżeli chodziłoby o to, czego szukać, to często gęsto z SUV-ów, z takich terenóweczek warto szukać rzeczy. O, i czegoś takiego. Widzicie, wygląda trochę jak Jeep, prawda? Taki nowszy. No, to będzie dobre. SUV-y są naprawdę fajne. Myślę, że za nich dostaniemy od 5 do właśnie 9 tysięcy. Nie pamiętam, jak on ma dokładnie cenę, ale jest to fajne właśnie. Raz na 40 minut możecie sprzedać właśnie samochód do mechanika i dostajecie po prostu kaskę. Także jest to jakiś tam fajny zastrzyk gotówki. SUV-y są naprawdę fajne pod tym względem. Trzeba by było szukać SUV-ów podobnych do na przykład Porsche, Mercedesa, Jeepa, Land Rovera. Także tego szukajcie. Wyglądowo podobne, bo oczywiście takich marek tutaj w GTA nie ma. Na początku, jak zaczynacie grę, ogólnie nie będziecie mieli żadnego samochodu. Pierwszy możecie sobie po prostu zdobyć, jakieś znaleźć. Musicie pamiętać, że nie może to być samochód klasy super ani sportowy. Coś słabszego, coś w klasy BMW, Audi, Ford, coś takiego, w sensie podobne. Wtedy przyjeżdżacie sobie do takiego mechanika i zaraz wam pójdzie, wam pokażę co. Zobaczymy, ile on będzie kosztował. Gdzie sprzedaj? Tutaj sprzedaj. 7000. No i to jest fajna furka właśnie do sprzedawania. On jest niepozorny, raczej jako wasz pojazd nie będzie się nadawał, ale na sprzedawanie zajebista sprawa. Wszystkie SUV-y są raczej dobre, bo są drogie, duże, także można fajnie ich zarabiać. Nie są, oczywiście ten Hammer, o którym wcześniej mówiłem, on chyba 3000, więc to jest tak sobie, ale za 3000 czasami trudno znaleźć inny samochód. A ten, co tu jedzie. Część klasyków takich jest trochę warta, ale nie wszystkie jeszcze odróżniam, więc może nie, może się znajdzie coś lepszego. O, co tu stoi? To może być na granicy fajnych, tak, trochę takie Maserati. Dobra, sprawdźmy, jak to się nazywa. Jeszcze nie pamiętam dokładnie nazw. Ocelot. A, no to dobrze, dobrze. Jeden z najlepszych chyba się trafił, że już pamiętam. Ten możecie samochód sobie przywłaszczyć, jeżeli dobrze pamiętam.
Spróbujemy to właśnie zrobić, a jak nie to się z tego sprzeda, mam nadzieję, sprzedać na pewno można, ale chyba przywłaszczyć też będzie się dało. Aby to zrobić, trzeba będzie założyć mu nadajnik. Gdzie jest? Tutaj. Nadajnik za 2000. I dodatkowo powinienem dokupić tutaj ten no taki pakiet ubezpieczenia, ale brakuje mi tutaj na to pełne pokrycie 3000, bo jeżeli ktoś mi go rozwali, to niestety no samochód mi zniknie, a gdybym to wykupił, to po prostu on będę mógł zadzwonić do ubezpieczalni, oni mi go oddadzą i tak naprawdę to będzie już mój samochód, nie będę mógł sobie w każdej chwili go przywołać. I dobra, jedziemy sobie dalej. No, nie najgorzej to wygląda. A drugi sposób, mały, trochę słabszy, bo mniejsze kwoty, takie sklepiki. Tam możemy kupować przekąski, a możemy też taki sklepik obrabować. Dochód mniej więcej od $500 do 3-4 max chyba. Wszystko zależy od tego, jak często sklepik jest obrabowywany, bo z tego, co się orientuję, tak to zależy, taka jest zależność, przepraszam. Czyli sklepiki dalej od miasta mają na przykład większy utarg, bo i nie ukradają i można więcej zdobyć. Zobaczymy, ile teraz nam się uda zdobyć. Także widzicie, że kwoty są niższe, ale czasami przydatne. Czasami taki właśnie zastrzyk jest potrzebny, bo na przykład sprzedaliście auto i jeszcze wam brakuje tak troszeczkę kaski, także można sobie tak spokojnie na szybko coś dorobić, bez wchodzenia na jakieś misje. Dobra, mamy tutaj, wybijamy. Najpierw, nieważne czy macie broń teraz czy nie, ona zostanie i tak schowana i po wejściu do sklepu dopiero wyjmujecie broń. Dobra, tutaj mam tylko pistolet, czy mam naboje? Jeszcze momencik, chwilkę. Tak, dobra. I walimy po ścianie. O kurczę, uciekł. Z reguły oni się po prostu boją i zaczynają pakować, ale ten akurat uciekł. Są tacy, którzy zaczynają strzelać, wyobraźcie sobie. Pakujemy sobie pieniądze. I dlatego, o kurczę, no i właśnie tu macie przykład, jak słabo można zarobić 300 dolców. A już jest policja, także no słabo. Ktoś tu do mnie strzela, cholera. To czemu nie ma nika? Cholera. Zabił mnie przechodzień? Niemożliwe. O fuck. Zabił mnie przechodzień. No spoko, to było niespodziewane. Praworządny obywatel zabił mnie. Dobra, lecimy. A więc to jest kolejny sposób na zarabianie. Widzicie, czasami w ogóle nieopłacalny, niewarty zachodu. Jeżeli chodziłoby o zarabianie dużych kwot, bo po prostu normalne granie, to dla mnie najlepszym sposobem, od niego zacząłem i tak naprawdę nadal go preferuję, są to misje. Misje, które są fabularyzowane, misje, które mają, może się w nich dużo dziać. Na początku będzie to po prostu kradzenie jakichś tam przesyłek czy samochodów, ale później mogą być to jakieś włamania do bazy wojskowej czy tym podobne rzeczy. Będzie się tam dużo działo. Wchodzimy w nie właśnie tutaj w misję i wybieracie sobie misję dostępną dla was. Jak widzicie, mają tutaj niebieskie takie gwiazdki z zielonym ptaszkiem. Te, które mają ptaszek, znaczy, że graliście ją. Nie znaczy, że ukończyliście, tylko że graliście. Jak widzicie, ja tutaj grałem, ale nie wszystkie. I polecam naprawdę, bo raz, że kaska jest całkiem fajna, a dwa, że tam się na pewno coś dzieje, nie powtarzacie cały czas tego samego. Warto w ten sposób grać. Ja tak gram i bardzo mi się to podoba. Cenię sobie to. Inaczej możemy misję rozpoczynać poprzez po prostu zadzwonienie do danego kontaktu. Kontakty na początek dla was to będzie Gerard, Simeon i Ron. Gerard ma przesyłki, bardziej narkotyki. Simeon ma samochody, czyli jak ktoś lubi jeździć samochodem bardziej niż strzelać, to Simeon. A Ron ma takie różne tam. O, dostałem jakąś kaskę za wydarzenie. Aha, po prostu było jakieś wydarzenie na serwerze, w którym nawet nie brałem udziału, ale skończyło się ono tak, jak się powinno skończyć i dostałem kaskę, dostałem rangę, mi wzrosło doświadczenie, także zajebiście, widzicie, po prostu czasami warto być i postęp sam się dzieje. Dobra. Mówiłem misję
I co jeszcze? Tak jak mówiłem, na początku misje są bardzo przyjemne, a później najbardziej intratnym zajęciem są napady. Ale zanim będziecie mogli grać napady, to będziecie mogli też grać przygotowanie do napadów. Tutaj widzicie na gameplayu, że tutaj widać jest napad, bo nie ma żadnego rozwinięcia tego. Gdyby to było przygotowanie, często jest napisane więcej tekstu i dodatkowo słowo przygotowanie do napadu w tym rozwinięciu takiego powiadomienia. Także napady są dużo bardziej intratne, dużo więcej się zarabia, ale nieczęsto się pojawiają, no bo wiadomo, że co jakiś czas trzeba po prostu zrobić przygotowanie, trzeba to odnowić, a no nie zawsze się to trafi. A przygotowania są bardzo często, mimo wszystko też warto z nich korzystać, bo płatne są niemal tak samo jak misje. Także warto w nich uczestniczyć. Przy okazji uczycie się, jak robić napady, poznajecie ludzi, bo tam już wymagane jest granie z ludźmi, ale jest dużo chętnych nadal teraz. Nie powiedziałem na początku, ale mamy aktualnie czerwiec 2017 i nadal ludzie grają. Nie ma problemów z tym, żeby kogoś znaleźć. Także widzicie, aktywności jest sporo. Jeszcze dodatkowy sposób. Po prostu czasami są takie promocyjne okresy, kiedy dostajemy podwójne doświadczenie. I tutaj mamy na takich zdjęciach, właśnie tak, gdzie macie obrazek do misji jakiejś, do wyścigów jakiś, jest taki znaczek wtedy 2 razy RP i 2 razy dolar, czyli podwójne doświadczenie i podwójne zarobki. I wtedy właśnie bardzo polecane jest, sugerowane, żeby właśnie z takich eventów korzystać, bo naprawdę można się ładnie dorobić. I co jeszcze? Zadania dnia. Ja je zawsze wykonuję, ale one się blokują dopiero na 15 levelu. A działa to tak, że z pewnej dużej puli zadań losują się Wam 3, które musicie codziennie wykonać. Kiedy na przykład przez tydzień wykonujecie takie zadania, to po 7 dniach dostajecie, czy po 10 dniach dostajecie, po tygodniu chyba, dostajecie 100 tysięcy dolarów, a po kolejnym tygodniu znowu 100, później znowu 100, a po całym miesiącu, po 28 dniach bodajże takich zadań dostajecie 500 000. Łącznie sumą, bo w dziennie dostajecie 25, łącznie gdyby sumować każdy dzień i te tygodniowe bonusy i z tym miesięczny bonus, to około 1 000 000 można tak zarobić. Także fajna kaska, warto to robić. Dobra, a może jeszcze chwilkę o tych samochodach, bo tu jakiś wjechał. Ten samochód, ty moglibyście go przywłaszczyć i sprzedać, ale to nie będzie, chyba to będzie około 3000, myślę, może 2,5 warty. Ten Hammer to jest ten, o którym mówiłem, około 3000. Od biedy, jak nie chcecie wam szukać, można sprzedać, ale możecie dużo lepsze SUV znaleźć, jak widzieliście wcześniej. Tak jak mówiłem, podobne do Hammera, do Land Rovera, Porsche, Mercedesa, czyli takie stylizowane na znane marki. Ten Hammer po prostu też jest znany, ale jakoś tak no, wartościowo nie jest. Co tu mamy? To ten sam, co który przed chwilą był. Ten może być stylizowany na Porsche, nie pamiętam już. Nie wiem, czy ten już właśnie będzie trochę wart. Nie pamiętam już dokładnie. Ale no, można spróbować. Ten czerwony to jest ten sam. Tu jest to. Ten biały. No. Akurat taki średni tutaj, żeby coś pokazać. Ten biały, o, ten biały warto by było spróbować, ale on może być już za granicą, on może być już z klasy sportowej i możliwe, że już nie sprzedacie, nie ukradniecie, nie przywłaszczycie sobie, że ukradniecie, ale nie przywłaszczycie sobie, bo ukraść można wszystko, co gdzieś stoi. Tu sobie pojedźmy. Kabriolety, o, kabriolety są w większości opłacalne bardziej niż wersje standardowe. No, zrozumiałe. Tutaj schodzimy na stronę. W sklepie możemy znaleźć sobie też samochody i od razu one mają wykupiony nadajnik, od razu mają pełne pokrycie. To warto kupić. Taki motorek, po co? On jest tani. Raz, że jest po prostu śmieszny, więc wiecie, wielki gangster jeżdżący na czymś takim małym, ale dwa, że on pomaga w wykonywaniu zadań dziennych, bo jest zadanie dzienne, gdzie musimy na 10 sekund na tylnym kole przejechać, co jest na tym motorku bardzo łatwe, ale są też zadania takie, jak widzieliście, w ramach sesji, w ramach ich serweru, w swobodnej grze, gdzie właśnie trzeba jak najdłużej jechać na tylnym kole i za pomocą tego motorku możecie wszystkich rozwalić. No chyba, że ktoś jest naprawdę dobry i jest w dobrym miejscu, ale w standardowym miejscu rozwalicie każdego.
za pomocą tego motorku. A raz on po prostu, po drugie jest po prostu śmieszny. Zaraz coś sobie znajdziemy. Chciałbym wam pokazać. Nie ma tego. Tu w czterodrzwiowych. O, jest kuruma. Widzicie, dwie kurumy obok siebie, niebieska i czarna. Ta czarna odblokowuje się po pierwszym napadzie i jest bardzo opłacalna. Jest to samochód bardzo często spotykany wśród ludzi. Ja też go długo używałem, aczkolwiek później zmieniłem sobie na inną. Dlaczego jest popularny? Bo jest opancerzony. Bardzo trudno was zastrzelić, jak jesteście w środku. Bardzo mało okienka na żeby kula wpadła są. I jest bardzo wytrzymały na kule. Gorzej, jeżeli chodziło o ładunki jakieś wybuchowe, granaty RPG. Dobra. Kuruma zwykłej niebieskiej jest zupełnie nieopłacalna. Co tu jeszcze? Stąd to już nic. Jak widzicie, część samochodów jest darmowych. Nie pamiętam, jakie są dokładnie warunki na to. Czy dlatego, że któreś tam. Że dlatego, że mam długo już GTA niby. Ale dobra. Teoretycznie mam długo, ale mało grałem, bo sprzedałem GTA i teraz wróciłem. Jakoś tak po prostu, żeby. Dobra, może kiedy indziej o tym. Tutaj, o, Elegy RH8, bardzo dobra rzecz, a nawet można powiedzieć najlepsza, bo w ramach klasy Sport jest to najszybszy samochód pod pewnymi względami. Także dla mnie, u mnie jest za 0 zł, a dla was może być coś tam kosztować. Mimo wszystko bardzo warto do niego uzbierać, go kupić, bo to jest bardzo fajny samochód. Naprawdę będziecie z niego bardzo zadowoleni. I aż tutaj szafterka może znajdę. Nie pamiętam, gdzie go szukać. Może trzeci raczej, tu jest ten. Tu jest drugi, tym jeżdżę. On dla mnie też jest za zero. Też fajnie opancerzony. On łatwiej was trafić w środku. Trochę, nie bardzo, ale trochę tylko. Ale jest dodatkowo bardziej wytrzymały na jakieś ładunki wybuchowe typu granaty, RPG, miny. Bo chyba wytrzymuje 3 bodajże. Kuruma po jednej od razu pada. A jeszcze jest jeden samochód też wytrzymalszy od Kurumy. Shafter V12 pancerno-pancerzony. Nie LVB, jest wersja też LVB, Shafter LVB, ten nie. Tylko bierzcie opancerzony V12. Ale gdzie go tutaj znaleźć? Teraz chyba nie odnajdę go wam. Natomiast polecałbym sobie go odnaleźć, bo jest to taka rzecz mniej popularna wśród ludzi. Całkiem szybkie auto, opancerzone. Takie coś po prostu, jakbyście chcieli po prostu korzystać z tegoś opancerzonego, a nie tak popularnego, prawda? Ale chyba go teraz nie znajdę, nie pokażę go wam. Bo ja go nie mam w garażu. Mam dwa opancerzone samochody i tyle mi wystarczy. Także dobra. Co tam jeszcze tutaj powiedzieć? Może tu jeszcze coś będzie ciekawego. O kurwa. Ktoś mnie rozwalił czołgiem. No dobra. W sumie nic się wielkiego nie stało. No ale. Cóż. A, rozwalił mi samochód. No widzicie. I tym sposobem nie mogę go sobie przywołać. No bo tylko zamontowałem mu nadajnik. Co tu jeszcze wam pokazać? A, właśnie takie menu. No nie mówiłem o nim. Bardzo przydatne menu. Można o nim zapomnieć, dlatego że włącza się przytrzymując touchpada, czyli ten klawisz na środku taki wielki, który się smyra. I tutaj możemy sobie ustawić GPS-a do jakiegoś przydatnego miejsca, jak Ammunition, czy tam do mechanika, czy do naszego domu. Jak jeszcze nie pamiętacie, gdzie mieszkacie, możecie tutaj na przykład w ekwipunku założyć kamizelkę. Jeżeli macie wykupioną więcej, można mieć więcej wykupionych, ale nie na początku. Na początku będzie tylko jedno, mieć jedną tylko. No i może też coś przekąsić. Kiedy przykleicie się do ściany, a ja nie mam przekąsek, więc wam nie pokażę, ale kiedy przykleicie się do ściany przekąski i zadacie praktycznie natychmiastowo, bez żadnej animacji, czyli można się szybko uzdrowić nawet w trakcie misji, nawet w trakcie napadu, można uzdrowić sobie życie. Gdy nie macie takiej przekąski, niestety musicie przeżyć misję na tym, jak zaczyna, na takiej ilości życia, z jaką zaczynacie.
Tak samo kamizelkę możecie założyć kolejną, kiedy wam zajdzie, na przykład w trakcie misji. Także pamiętajcie, opieramy się o ścianę, bo jak się nie opieramy o ścianę, to pokazuje się animacja mniej więcej taka z 3, od 3 do 5 sekund, kiedy je tego, załóżmy, batona, czy tam co tam konsumujemy teraz. Więc jest to nieopłacalne czasowo, bo w czasie, kiedy na przykład ja w czasie animacji zjem jedną, to w czasie, kiedy się oprę o coś, chcecie za osłoną, tak jakby, to możecie zjeść 10 takich batoników. Także zupełnie nieopłacalne to jest. A dwa, że jesteście po prostu narażeni na ostrzał, prawda? Dobra. Także to wam powiedziałem. A co tu jeszcze? Menu. A sterowanie może jeszcze. Jak widzicie, tutaj mamy wyszerzone niemożliwość tego drugiej opcji zmiany. Tą drugą opcję możecie zmienić albo w singlu, albo w kreatorze. Na co warto zmienić? Na asystowane pełne, czyli na pełne wspomaganie. Wszyscy na tym grają, jest to bardzo przydatne, no i nie ma co sobie utrudniać. Także spróbujcie sobie to. No, tak się gra po prostu GTA na wspomaganiu, ale no, skoro wszyscy grają, no to tak trzeba grać, prawda? Dobra, co mamy? Kiedy wciśniemy na przykład R3 dwa razy, widzicie, postać wskazuje ręką miejsce, w które się patrzy. Także jak nie macie headsetu i chcecie komuś coś pokazać, to wciskacie dwa razy R3 i wtedy postać wskazuje i drugi gracz widzi, że coś wskazujesz. Także niby sugerujesz mu, że w tamtym kierunku coś by zrobił, poszedł czy zobaczył. Także dwa razy R3, czyli wciskacie gałkę. Dodatkowo, podczas... Zaraz, momencik. To nie. Może tryb pasywny włączę na chwilkę. Chociaż tak, wtedy nie będę mógł używać chyba broni, nie? To zaraz trzeba go wyłączyć. Momencik. Dobra. A więc tak, jeżeli celujecie z broni, to podczas naciśnięcia kwadratu, ewentualnie X-a, w zależności od tego, gdzie macie skakanie, robicie taki przewrót, który no, pomaga wam unikać trafienia, prawda? Także jest to często używane. Rada jest taka, żeby nie używać tego jako pierwszy, tylko żebyście rolowali jako drudzy. Tutaj sterowanie ja mam alternatywne, dlatego że lubię mieć strzelanie pod R1, nie pod R2. Nie lubię mieć pod spustami, dlatego że ten moment załapania się strzału między naciśnięciem jest dużo, no może nie dużo, ale większy niż na R1. No, ktoś mnie dopadł. Ktoś się uwziął, czy tylko tak po prostu? Tak, raczej się uwziął. Jakoś mi to nie przeszkadza. Jakoś nie denerwuje się mnie to, bo tak po prostu nie zależy mi na tym. Tylko, że jakbym rzeczywiście był w jakiejś misji, ale to na po prostu jakbyście chcieli od takiego gościa uciec, to wchodzić sobie po prostu na misję i ten. Dobra, jeżeli celujecie, jeżeli wciśniecie R3, to celownik się przybliża. Jeżeli wciśniecie L3, to nasza postać się przychyla, tak jakby taki w tryb skradania wchodzi, przez co trudniej mu jej strzelić headshota. Chociaż się trudniej wolniej porusza, ale można wtedy też biegać. Także pamiętajcie, wciskanie gałki jednej i drugiej coś wam daje. Spróbujcie sobie tego i korzystajcie z tego. Chociaż też mi się jeszcze nie zdarza nie zawsze, ale staram się o tym pamiętać. Zawsze trzeba się uczyć, prawda? Jak wykorzystywać grę. A, spadochron. Spadochron otwieramy X-em. Także jakbyście nie pamiętali, to X. Czasami się wam to może przydać, bo na przykład zadania dzienne są. Spadochron trzeba mieć założony tutaj w tym miejscu. Koło właśnie wyboru broni byłaby ikonka spadochronu, gdybym miał wykupione. Jego tak teraz nie mam. Kupujecie spadochron w Ammunition, albo po prostu wchodząc do jakiegoś pojazdu latającego, czyli samolotu, helikopteru, i wtedy automatycznie wam się zakłada spadochron.
Dobra, czyli pamiętajcie o przekąskach. Pamiętajcie o przekąskach, o których wcześniej mówiłem, że trzeba mieć przed misją, jeżeli planujecie jakiś napad, bądź jakieś serię misji, bądź chcecie po prostu coś pograć na poważnie, to pamiętajcie, żeby przed taką serią pojedźcie do sklepu i kupcie sobie przekąski. Może być sytuacja, że sprzedawca wam odmówi na przykład sprzedania czegoś, bo zapamiętał was, bo go okradliście. Dlatego jeżeli napadacie na sklep, warto mieć założoną maskę, żeby sprzedawca was po prostu nie poznał. Aha, jeszcze jest sprawa kasków, hełmów. One sprawiają, że trudniej wam strzelić headshota, a w związku z tym trudniej was zabić, co jest pożądane. Niby niektórzy mówią, że to jest lamerskie, ale każdy sposób na radzenie sobie z przeciwnościami losu moim zdaniem jest akceptowany, że gra wam taki daje, więc jak najbardziej używajcie tego. Ja nie zawsze, ale czasami mi się zdarza używać. Szczególnie jak ktoś mi irytuje. Co tu jeszcze? Myślałem, że wam pokażę może jakiegoś suwa fajnego, ale nie. Dobra. I co? Także tyle. Jeżeli chodziłoby o kogoś, kogo polecam do oglądania. Do oglądania polecałbym z polskich youtuberów, właściwie to jednego. Homiego, Homi się pisze. Mam nadzieję, że będę pamiętał, w opisie z filmiku będzie na dole. Ma fajne filmiki po polsku, kręci z różnych eventów, materiałów jest sporo. Może nie jest to jakaś najwyższa klasa ogólnie, ale na takiego, z tych, które natrafiłem, to jest naprawdę fajny gościu i nie ma jakiejś dzieci nady u niego. Chociaż czuć, że to jest młody koleś, ale i tak widać, że rozumny. Z zagranicznych osób mamy kolesia GTA Man. Fajny gościu, mówi naprawdę ciekawe rzeczy, ma dużo materiałów, nadal się ukazują i jego chyba z największą chęcią oglądam, bo drugim kanałem zagranicznym, którym polecił, jest GTA Series Video, czyli GTA Serie Video, oczywiście angielska pisownia. O, ktoś mi tutaj chyba się uwziął na mnie, koleś jeszcze. Dobra. A więc co, mamy to. Więc chyba będziemy powoli kończyć. Także dajcie znać, czy wam się to podobało. Mam nadzieję, musiałem ten głos poprawić, ale mam nadzieję, że wyszło w miarę, że da się to jakoś przeżyć. Także ten. Myślę, że tyle. Będziemy kończyć, no, dobra, i teraz tutaj mógłbym sobie skorzystać z takiej akcji. Akcję naprawdę polecam wam akcję, misję, bo są naprawdę fajne. I co? Chyba będziemy kończyć to granie. Także jakbyście chcieli mi zagrać ze mną, ja praktycznie codziennie gram po 22 do północy, 2 godzinki mam. Spokojnie przyjmuję zaproszenie, możecie grać razem, nawet się to, że tak powiem, przyda, bo mam klub motocyklowy jeszcze bez członków, więc zawsze muszę coś razem podziałać. Także tyle. A widzicie, jeszcze wam pokażę, że nie mogę wybrać ubezpieczyciela, nie mogę przywołać tego samochodu, który wcześniej miałem, gdzie skupiłem sobie nadajnik, bo po prostu mi go zniszczyli, nie wykupiłem pełnego pakietu i nie ma ani mechanika, ani nie mam domu, właśnie, bo w domu nie mógłbym go zostawić, prawda, też, bo nie mam garażu jeszcze kupionego. No, dobra, to zostawiam wam już teraz z tym materiałem i tyle. Trzymajcie się, na razie.